W tym filmiku nauczycie się, jak zrobić taki oto okrągły element, który może Wam posłużyć do bieżnika, albo do obrusu, albo jaka mała, jak, jako mała serwetka. Jeśli zrobicie elementów elementów z 4 do 6, przykładowo. W tym schemacie trzeba ich zrobić 16, żeby wyszła taki układ elementów. Żeby wyszedł taki układ elementów, trzeba ich zrobić 16. Więc tak, w początku oczek łańcuszka i słupków, y, tych pojedynczych wam nie pokażę, jak tutaj jest na schemacie, tylko powiem wam, ile trzeba zrobić, żeby zaoszczędzić trochę czasu. I od y, okrążenia drugiego wam już pokażę, jak to robić, bo, każdy, bo wy już umiecie robić oczka łańcuszka i słupki pojedyncze. Więc tak, najpierw musicie zrobić kółeczko. No, zwykłe kółeczko to każdy umie. Potem musicie zrobić 12 oczek łańcuszka. Jeśli ktoś nie umie robić oczek łańcuszka, to odsyłam do mojego filmiku, w którym jest pokazane, jak zrobić oczka łańcuszka. Musicie ich zrobić 12. Jak zrobicie 12 oczek łańcuszka, robicie słupki pojedyncze. Musicie zrobić 3 oczka łańcuszka. I te 3 oczka łańcuszka zastąpią wam słupek pojedynczy. I tych słupków musicie zrobić jeszcze 23. Ja Wam pokażę, jak to wygląda, bo ja już te 23 słupki zrobiłam. Tak one wyglądają. 23 słupki, takie kółeczko. I jeśli już je zrobiliście, to przechodzimy dalej do drugiego okrążenia. Musicie zrobić teraz 9 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9. I to wam zastąpi słupek podwójny. Jeden słupek podwójny. I teraz robicie dwa narzuty i do drugiego słupka. Czyli jak tu macie jeden, to tutaj do tego wbijacie. Wbijacie... Bierzecie nitkę. Przeciągacie przez dwa, przez trzy. I robicie pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Po tych pięciu oczkach łańcuszka robicie teraz słupek podwójny. I po tych pięciu oczkach łańcuszka robicie dwa narzuty, i omijacie jeden słupek, wkuwacie się w drugi. Przez dwa, przez trzy i pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, podwójny narzut i jeszcze raz Wam to wytłumaczę. Macie tutaj oczko. Omijacie to jedno, to jedno oczko tutaj nad słupkiem. Tu macie słupek, tu macie oczko, czyli jakby Wam to powiedzieć, omijacie ten jeden słupek, wkuwacie się w drugi podwójnym słupkiem. Czyli jeszcze raz. Jak zrobicie tutaj teraz ten słupek, co ja Wam teraz pokazuję i zrobicie teraz te pięć oczek łańcuszka raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zrobicie te pięć, to omijacie jeden, jeden słupek i wkuwacie się w drugi, czyli raz, dwa, w drugi. I tak kontynuujecie dookoła yy, naszej robótki. Powstało nam takie kółeczko z dziurami. Teraz według schematu robimy 5 oczek łańcuszka, które nam zastąpią słupek pojedynczy, potrójny. 2, 3, 4. Mamy 5 oczek łańcuszka. Teraz robimy słupki potrójne. W tym, w tej dziurze, zrobimy 3 słupki potrójne. Potrójna w drzwi. 2, 3. Mamy trzy narzuty. I po prostu do dziurki przeciągamy przez trzy. I przez trzy. I mamy słupek potrójny. Jeszcze w tej dziurce zrobimy dwa słupki potrójne. Raz, dwa, trzy. Przeciągamy nitkę. Mamy już dwa słupki potrójne. Raz, dwa, trzy, jeszcze jeden. Tak. Mamy parę słupków potrójnych. Na łukach teraz będziemy robić po cztery pary. Słupków potrójnych. Między każdymi parami będzie pięć oczek łańcuszka. Zrobimy teraz pięć oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I trzynasty. Raz, dwa, trzy. Tutaj na drugim. Tu na drugim będą cztery już słupki potrójne. Raz, Czyli mamy słupek potrójny, na drugi, raz, dwa, trzy, następne dwa, trzy, teraz będzie trzeci słupek potrójny. Trzy słupki potrójne i ostatni słupek potrójny w tej dziurce. Czy raczej w tym łuku? I pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tak kontynuujemy dookoła w każdej dziurze. Na chwilę obecną tak wygląda nasza robótka. Następnie, według schematu, robimy jedno oczko łańcuszka. I następnie, w każde te wolne tutaj miejsca, robimy najpierw 5 słupków pojedynczych. Raz. Mamy jeden słupek już, drugi. Trzeci. Czwarty, piąty, i robimy teraz dwa oczka łańcuszka. Raz, dwa, i na tym samym łuku robimy pięć słupków pojedynczych. Raz. dwa, trzy, cztery, cztery, pięć Robimy dalej to samo. Tu w następnym też 10 słupków, ale po pięciu przedzielamy dwoma oczkami łańcuszka. Jak to widać na ci. Teraz może jest wyraźniej. Nie wiem dlaczego. Nie wiem jaka była przyczyna tego, że przedtem było trochę niewyraźniej. Jakby wam to przeszkadzało, to przepraszam, ale to akurat nie była moja wnatko telefonu. Nie wiem czemu teraz jest wyraźniej. Pię 10 słupków. Raz dwa trzy cztery pięć I trzy, raz, dwa, dwa, przepraszam, dwa I pięć, tutaj w to samo miejsce. Raz, dwa, trzy. 4 5 I nie będę wam pokazywała do końca tego, jak to zrobić, bo do dookoła naszej tych dziurka wszystkich robicie 10 słupków pojedynczych po pięciu słupkach przedzielacie dwoma oczkami łączka i tak robicie do końca. Gdy naszą robótkę skończyliśmy, odcinamy nitkę. Tutaj Wam pokazuję, jak ten element wyjdzie już w całości. Nie pokazuję Wam tamtego, bo tamten jeszcze wymaga skończenia, to trochę potrwa. Więc tak wygląda gotowy element. Ten akurat już jest dawniej przeze mnie zrobiony, ale tak on będzie wyglądał. Więc tak on będzie wyglądał, a w osobnym filmiku pokażę Wam, jak łączyć te elementy. Dziękuję za obejrzenie filmika i do zobaczenia w następnym.